Siemanko, moi drodzy, witam was w dzisiejszym odcinku. I dzisiaj... Ej, ale wielka jest ta kamera, nie zauważyłam, co jest? Wow, no jest taką kamerę. Ja kiedyś nagrywam vloga tą kamerą, z jednej ręki. Ale w ogóle co to jest za, co to jest tak. za kamera? No jest... Mamy takie rzeczy w domu? Dobra, dzisiaj jest para versus para. Co? Para versus para nagrywamy. Dzisiaj jest ze mną para numer 1 i para numer 2. No, tak czy tak, moi drodzy, będziemy dzisiaj grali w grę. Przygotowywaliśmy się przez ostatnie 15 minut, tutaj opowiadaliśmy żarty, byliśmy śmieszni, jesteśmy mega śmieszni. Nie, właśnie więc... jesteśmy dzisiaj mega nieśmieszni. I o to chodzi, bo jak jesteś mega nieśmieszny, to później będziesz jeszcze ale gra jest mega śmieszna. Otóż, jest to taka gra z memami i my w podobną grę już kiedyś graliśmy, kojarzysz może karty dżentelmenów, albo ty memujesz, nie? Co ty memujesz? Dobra. Dobra, bo to macie o co chodzi w tej grze, nie w kartach centralnych, bo w sumie to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że co rundę jedna osoba będzie narratorem i to się będzie co rundę zmieniało. Jedna osoba będzie narratorem i będzie w tym przypadku wybierała sobie jakiegoś mema pokazywała i kładła go na środku. Obrazek pokazywała, no nie? W tamtej wersji gry dawało się jakiś początek zdania, a tutaj są opisy do tych memów. I trzeba po prostu dopasować kartę, bo każdy z nas będzie miał po 7 kart w ręce, która według ciebie jest najśmieszniejsza. Opisem tego mema, tak jakby, nie? Masz swoje zdjęcie, szary? Masz swoje zdjęcie. To jest mega proste. Przeczytam wam instrukcję, bo instrukcja jest całkiem śmieszna, więc ja też początek przeczytam. Znajdź dwójkę lub więcej przyjaciół i usiądźcie przy stole. Jeśli nie masz przyjaciół... Jeśli nie masz przyjaciół, to zapisz się do klubu wędkarza czy coś. Nie wiemy, ale podobno tak się podaje. No, napisał parę lat temu. Aby zacząć grę, każdy z graczy losuje 7 kart podpisów, czyli to. Karty podpisów to takie karty, na których są podpisy. Właśnie dlatego nazywamy je kartami podpisów. To jest dobre. Ten z graczy, która ma najwięcej followersów na Instagramie, zaczyna pierwszy jako sędzia. Czyli ty. Jaka jestem poważna instrukcja. Zajebista jest ta instrukcja. No chyba, że ten ktoś kupił sobie tych followersów, albo w każdym poście daje po prostu hashtagów. Jeśli znasz kogoś, kto tak robi, to sprzedaj mu solidnego liścia. No jest kilka modelek w top 10. Sędzia przegląda karty ze zdjęciami i wybiera jedną, do której będzie sędziował w tej rundzie. Czyli stąd po prostu każdy wybiera, sędzia wybiera jednego mema i daje go na środek. Kurwa, gwizdek u góry. Poczekaj. Nie, dobrze, że go masz u góry. No. Pokazuje ją wszystkim, a następnie kładzie ją na tej fajnej sztaludze z zestawu. Wszyscy gracze poza sędzią przez chwilę zastanawiają się, która z ich 7 kart podpisów będzie najzabawniejsza w parze z obrazkiem wybranym do tej rundy. I jest taka dodatkowa zasada na przykład, że jeżeli będziesz mieć mega chujowe karty w ręce i wiesz, totalnie nieśmieszne, bo osoby się zdarzają bez deki czasem, chcesz je na przykład wymienić, to możesz poświęcić jedną swoją wygraną kartę, bo jeżeli wygrasz wcześniej jakąś rundę, to mem jest za ciebie, co nie? Więc później możesz poświęcić jedną swoją wygraną. By wymienić te 7 kart na 7 kart nowych. Dokładnie. Fajne. Ale tracisz punkty, nie? Ale jak masz dużą przewagę, bo jesteś mega śmieszny, to w sumie wiesz. Jesteś totalnie śmiesznym gościem. No. I wtedy albo możesz. Babką. I wtedy się bawisz. Babką się zdarzy, że są śmieszne też. Tak? To jest śmieszniejsze nawet niż chłopy. Serio? No dużo chłopów. Ale to takie... my ciągle nie bawimy. Tutaj bym właśnie chciał powiedzieć, że ogólnie. Marcin zdarzy się być śmiesznym. Marcin się też jest prześmieszna. No właśnie. Gramy? Tak, po prostu nas bawi nasz humor. No właśnie, no bo tak, no ja mam humor w sumie 13-letniego dzieciaka i mnie śmieszy przekleństwo na przykład. Ej, mam mega bezbeki. Dobra, ja mam takie. Muszę wygrać jedno, żeby wymienić moje karty. Taki, takie coś jest, także tak to wygląda. O, mam do tego idę. Ja też. A pamiętacie tego pana? Tak. Jakie były z nim memy? Ale ja nie wiem, jak to jest możliwe, że on był w ogóle wszędzie. Ja mam tak mocno. Ej, dobra, ja mam tak... faktycznie, mam... jak się widzi zdjęcie, to ma sens. Tak. To mam fajnie. Kiedy wszystkim znajomym rodzą się bąbelki, a pod twoją opieką umiera nawet kaktus. Tobie może być mi. Kiedy sąsiad przed 9 wraz z trawnikiem kosi twoje marzenia o niedzielnym spanku. Kiedy po na razie wciąż idzie ci w jedną stronę. To... Ja nie to mogę, nie, to jest najgorsze w ogóle na świecie. Po godzinnej rozmowie ze swoim ziomalem mówisz, dobra, to ja spadam, on mówi, dobra, ja też, ty idziesz, okazuje się, idzie kociek. My tak czasem mamy. Ale ja wierzę. To z tym na razie, że idziecie w jedną stronę, jest mega śmieszne, ale nie pasuje do tego. Kiedy sąsiad przed 9 kosi trawnik swoim marzeniami. Kurde, ale jesteś. To tam tu. Dobra, to jest dobre, to jest dobre. Zwierzęta robiące miny, to też są często dobre memy. Kiedy przez przypadek zjadasz coś wegańskiego. To twoje? Kiedy babcia zamiast czapki wciska ci 200 na imprezę. Ale gówno, co jest? Ja piszę gówno.
Kiedy twój amatorski porno z wycieka do sieci i stajesz się wiralem na Litwie. Dziękuję. No to Marta nas niszczy. Czyli Marta to jest memiara. No ja jestem mega śmieszna. Studiowała memologię. Memologię studiowała. Kurwa. Co to jest? Nie znasz tego? Nie, nie znam. Ja mam takie gówniane te karty. To jest zajebiste zdjęcie. Śmieszne czy nie? Śmieszne mam teraz. O nie, ale mam takie obrzydliwe. Nie wiem, czy to będzie od odcinka. Kiedy przy każdym memie czujesz... Ej, to 100% o mnie, po czym uświadomiasz sobie, że wszystkie są o lenistwie, alkoholu i nadwadze. Kiedy na, kiedy na urodzinowej bibie życia jedynym gościem jest twoja rodzicielka. Ale gówno. Chyba trochę. O dobra. Kiedy ona mówi rób co chcesz, ten to. Kurwa Marta, jaka ty jesteś memiara. Nie, nie, to dobre karty mi lecą. Taką, takie. Ja mam dwa tak dobre do tego. O kurwa, ale kartę wziąłem. Ale mam tutaj są też. Kiedy wyszli się na pizzę i ktoś idzie na i ktoś idzie w hawajską. A hawajska jest mega dobra. Nie, jest mega chuj. Wygram to, ja teraz to wygram. Hawajsko to gówno. Kiedy chcesz się dobrze bawić, ale przed oczami masz spojrzenie, którym pożegnał cię twój pies. No taki dance game. Średnie. Serio? Jakoś te memy na Instagramie, jak dodaję, są śmieszniejsze. Kiedy twój facet polubił zdjęcie laski, których wprost nie widzisz? Nie na pizza hawajska im. O, kurwa! W końcu! Ja chciałem na wiesz, czemu memy są śmieszniejsze, które dodajesz? No. Bo nie są stworzone przez ciebie. Kurwa, to jest dobre. Czym nas zaskoczysz? Nie! Nie wygrasz. Ja nie chcę tego dawać. Dobra, nie wygram, bo to kurwa to jest pasuje. Dobre, tutaj można tak. Dobra, a ja mam najbardziej prawdziwy podpis na nie, świecie. Ja mam. Kiedy ktoś mówi ci, że nie chodzi do łóżka na pierwszej randce. Kurwa, to było moje! Boże! To bardziej jest nas zdanie, że wie. Dobra, zamknij mordę i idź dalej, proszę cię. Kiedy babcia wchodzi do pokoju, akurat gdy wytrząchasz kapucyna. Wytrząchasz kapucyna, mega dziwne spokojowanie. Kiedy jedziesz ją na ostro, a ona mówi, kończ we mnie, tatusiu. Marta, ja nie wiedziałem, że takie, że... Nie, nie jestem zdrowa, po prostu pasowało mi tak do miny. A moje nie pasowało. On tutaj już wytrzymywał, nie? Twoje było dobre. Ja lubię zwierzaki. Nie zapraszasz ją na wieczór z Netflixem, ale wiesz, że na oglądanie się nie skończy. Piesek uśmiechnięty. Ale on jest taki... Dobra. Kiedy przy nabieraniu salsy łamie ci się na czas. Przecież pasuje! Jezu, się plułam. Kiedy jedyne co powstrzymuje cię przed wyjściem na miasto, to brakuje sopranowi przyjaciół. No śmieszne! Nie, no to wygrywa. Co? Jakbym wiedział, że to twoje, to w życiu by nie wygrało. Ja pierdolę! Co? Kolejna nieśmieszna sprawa? O, będzie totalnie nieśmieszne. Wygram, teraz widzę. Dobra, chuj. Musisz, ale musisz przeczytać dwa razy i tam popatrzeć. Dwa razy? Raz jeszcze tak. Nie, dwa razy przeczytaj, raz proszę. Za... I zrozumiesz, że się zaśmiesz i dasz punkt. Kiedy pomieszałeś czyste rzeczy z brudnymi i chyba założyłeś coś, w co wytarłeś fiuta. Kiedy masz dzień, w którym nawet obcy uśmiechają się do ciebie na ulicy. No. No, miałem że... To twoje. Kiedy masz doma i przypominasz sobie, że w sumie to lepiej niż urodzić się w Czarnobylu. Dobra, to było twoje, tak? To mam tą kartę. To było moje. Dobra, to było całkiem śmieszne. Nie no, bardzo śmieszne było. Nie, to było śmieszne. No. To było śmieszne, szczerze, dobra. Jestem totalnie bez formy, kolejny dzień z rzędu. Ja pierdolę, ja mam tak nieśmieszne te karty, że to jest niewiarygodne. To jest jakieś ustawione, żeby zrobić ze mnie pośmiewisko. On robi ze mnie zawsze pośmiewisko na swoich filmach. A i plus ja jeszcze sobie pomagam samym sobą, no teraz to już w ogóle jest kurwa dramat. Nie no, jak wyjdę stąd bez żadnego, to mam zrobić. Bez żadnego punkta. Ja idealnie kartę, którą przed chwilą wziąłem, pasuje zajebiście tego grę. Jestem najgorszy na świecie w tą grę. Nie, masz gorsze karty. No chyba, że wszyscy zgodnie stwierdzimy, że czas na wymianę swoich kart, które wszyscy wymienimy na przykład. Ale wszyscy się muszą o to zgodzić. Teraz kiedy gotujesz makaron i nawet udaje ci się nie spalić chaty. Kiedy impreza trwa w najlepsze, to słyszysz, że czas już się zbierać do domu. Kiedy ogoliłeś nogi, ale i tak przez ten weekend będziemy chyba. Pierwsze było najlepsze. No, no i będzie ten makaron, ale nie przekonuje mnie. No jak to? Kuj, jak to? Co robimy teraz, wymianę czy jeszcze nie? Tak. Ile masz?
6. Dobra. Marta, mamy 7. Problemy z liczeniem? O nie, czemu nie miałam tego wcześniej? A kto teraz? Trąba. Biorę bardzo popularnego mema. Chyba każdy go zna, każdy go widział na pewno raz. Ja pierdolę, jaki nieśmieszny. Kiedy ktoś, kto wbił ci nóż w plecy, chce być twoim kumplem, ale ty już zdążyłeś odjechać go nawet, objechać go nawet przed własną matką. Kiedy karma wraca i ex, który cię zdradził, wreszcie łamie sobie nogę. Kiedy po kilku dniach poznajesz jego współlokatora i słyszysz, a więc to z tobą ciągle wisi na telefonie. A, no da. To. Ha, ha! Ja, bo ona się siedzi, o nie, jestem teraz najmniej śmieszna. Tamte były giganudne. Jak giganudne? Miały się... Jak giganudne? No co ty? To ja jak byłem młodszy. Kiedy fryzjerka wreszcie skończyła, a teraz ty chcesz skończyć ze sobą. Kiedy puszczasz bąka w samochodzie, a wszystkie okna są zamknięte. Wykład się kończy, ale jakiś geniusz zadaje pytanie, przez które siedzi się w sali jeszcze 20 minut. Kto wygrywa? Nie! No nie! No miara. Zdarzyło się tak nie raz. Tak wygląda ten mem. Kiedy wiezie cię taryfiarz, który nie umie zamknąć japy. No śmieszne. Szczególnie jak jesteś ładną kobietą, to jest mega wtedy prawdziwe. I cały czas pierdoli. Cały czas. A co tam, gdzie pani jedzie, co pani robi? A skąd wy wiecie taką wydroję? Pani jest? Bo mamy, bo słyszymy opowieści od naszych dziewczyn. Ładnych dziewczyn, bardzo ładnych dziewczyn. Dobra. Kiedy masz kasę jak lodu, ale dziewczyny nadal nie chcą tknąć cię nawet kije. Nie pokazuj, że to ty. Nie wolno! Kiedy zdajesz, kiedy zdajesz sobie sprawę, że na świecie jest 7 miliardów osób, ale ty nie umówisz się z żadną z nich, bo wciąż mieszkasz u starych. Ale moje było lepsze. Dobra, kiedy masz kasę jak lodu, wygrywa. A to drugie było twoje? Ups. Pasowało. Pasowało, no. Dobre było, ale moje też było dobre. Ja mam no. Prawdziwe. Kiedy w gazce... Co? Kiedy w gazce użyłeś słowa azali. A, to takie mądre słowa, tak? I jesteś taki... Kiedy zamiast croissant udaje ci się mówić croissant. Croissant. Kiedy twój kumpel przegryw próbuje dać ci lekcję z ogarniania życia. Nie no, croissant. No nie, niedobrze. Dobre to było, nie? No, tak sobie, tak sobie to wyobraziłem właśnie siebie, jak rozmawiam na przykład, wiesz, z kimś i mówię croissant. Kiedy za 50 wychodzisz na rozbierną randkę, a przypominasz sobie, że masz tam własną czubakę. No powiedziałbym, że do innego mema to chodzi po sobie bardziej. Kiedy nagle alko i dragi wchodzą razem na pełnej, a ty ze wszystkich sił starasz się nie umrzeć. Kiedy typek, który gnębił cię w szkole, teraz pyta, czy chcesz frytki do tego. Chłoszę, k***a, kto to ma? Ja pierdolę. Ale w sumie co pasuje do tej zdjęcia? Ale łatwo. To ale jakoś pasuje nie, ale ogólnie to są k***a. Nie, ale to pasowało, co? Jak to zobaczyłem? Czy znaczy, ze wszystkich? Ale które? To alko i dragi? Tak. To jest dobre. Proszę bardzo, widzowie. To jest dobre. Boże, mam takie gówno. Kiedy widzisz pierwsze pytanie na teście i wiesz, że twoja ścieżka edukacyjna właśnie się skończyła. To i ty na przykład, no i to teraz czytam, czuję się z tym totalnie mega utożsamiony. Kiedy w równaniu matematycznym wszystkim wychodzi 67 lub 66, a tobie wyszło minus 4. Kiedy słyszysz własny głos z nagrania. Ogólnie wszystkie są trochę dobre i trochę niedobre. A, każdy pasuje? Nie, no to, dobra, to. Głos nagrania? Tak. Nie, dobra, to. Kiedy widzisz pierwsze nie pytanie... Nie no, pierwsze słowo do dziennika. Kiedy widzisz te pierwsze pytanie i wiesz, że twoja ścieżka edukacyjna się zakończyła. Skąd wiedziałeś, że to jego? Nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Ja nie zacząłem powiedzieć. To? Takie. Ja mam tak trafne, że jeszcze tak trafnego mema tu nie było. Ja mam zajebistą kartę, kurwa. Teraz daję ją następnym, cokolwiek będzie, jest tak zajebista. Dobra, uwaga. Kiedy przechodzisz na mleko migdałowe, jesteś rzeźka jak jałowka na wiosnę. Kiedy mój ziomek zajczył zgona na wytworze, ale zmartwychwstania. To jest dobre, nie? Kiedy na wcipy się pasą jak Sahara, ale źródełko na końcu nie może wyschnąć. Nie, dobra. To z tym ziomalem. Było bardzo pasujące i bardzo zabawne. Może się będzie próbować. Kiedy ortodonta wreszcie ściągać na aparat. Ja. Wow, mocne. Ja nie mogę się czegoś na przykład zanieść. Kiedy po trzech drinkach słyszysz swój głos, nie. Nie poruchałby tu gdzie? Zrozumiałaś chyba mema, co? Nie wiem o co chodzi. No. Kiedy właśnie zachodzisz i do głowy przychodzą ci przybysze z matki planety? Taka planeta, żeby mop. I wydaje się jakieś fajne podać? No to jest dobre. Nie no, zajebiste. Kiedy właśnie dochodzisz, trafne w chuj. Nie, bo to jest właśnie, że czymś się podnieca, że coś jest takie fajne, że klikasz, no właśnie, nie zdaje ortodontę. O, to moje. Naprawdę, to tak. Chyba to zrobiłyście po solidarno. No stary, nie. No mem prawdziwy. No przecież kiedy jesteś najebany i włączasz się głos,
poruchałby co? Boże, ej, nawet nie czuję się dumna z tego punkta. Ja się nie czuję dumna, że wybrałam cokolwiek tutaj. Co to jest? Ale on wydaje z okna, czy co to jest? Chyba się siedzi na kiblu i się przegląda w lustrze. Ha, to ja mam dobre tutaj. Zmarkarskie okulary i jest śmieszne tak pana. Tak. Kiedy piszesz jej dzień dobry, śliczna, a ona wtedy sobie dzięki bardzo. Pisze, że dzień dobry, śliczna, a ona odpisuje dzięki, mordo. Kiedy ziomek, na którego chcesz się wiedzieć, częstuje cię jedzenie. Kiedy wchodzisz na imprezę i natychmiast musisz się wysrać. Jeszcze nie ściągnął kasku, bo to pewnie kierowca Uber Eats. Ogólnie jakby była sytuacja taka, że to był faktycznie kierowca Uber Eats, który wpisał na imprezę i musiał się wysrać. I tak wygląda, to byłoby śmieszne, ale no ale to nie dać, jest sytuacja inna. Muszę dać dzień dobry, śliczna. Jest dosyć dobrze. Małpa ogląda i się załamała. Kiedy nie jesteś w związku i w związku z tym masz doła. Niezłe. No to nie, zły me. Kiedy ktoś wiedzi, że zna ten kawałek, zanim zaczął latać w radio. Kiedy jedziesz z nią do kumpla, a ona prowadzi się bez nawigacji. No dobra, to wygrywa. No mówię, że to są takie typowo męskie memy, no. Marysia, daj dobrego mema, proszę, okej? Okay? Daj dobrego memika. Dla Mateuszka. Nie. Dla Matiego. Ile miałeś punktów? 7. 7! Czyli ten mem chodzi o to, że zabić siebie chcesz. Ja, życie, śmierć. Mam chyba 4 śmieszne, ale daje ci tak dziwne, że się nie daje użyć. Dobra, ja teraz mam, to przyszło mi mega mocno. Proszę dać dobrego mema. Dajcie takie coś, wygrywają wszyscy. To jest takie śmieszne. Kiedy po wyjątkowo ostrym bzykaniu zastanawiasz się, czy po śmierci spuszczam się do nieba. A to pasuje do tego? Tak średnio. No, chciałem się tego pozbyć po prostu, bo śmierć, wiesz, niebo, pozbyć się. Kiedy bardziej niż koleżanki podobają ci się księżniczki z bajek Disneya. Wow. Kiedy robisz się na busu przed randką, a te właśnie odwołano. No to najbardziej pasuje. Jak? Taki sobie wygrał. Fajny dziadziuś, taki sympatyczny. Musik, ty nie musisz wybierać. Dobra, ja też mam dobry, będziemy się bić. Aha, no tak. Kiedy spalisz się tak bardzo, że zastanawiasz się, kto zamyka drzwi w autobusie, gdy wysiada z niego kierowca. Okej. Okay. Kiedy do pracy przychodzi ten zawsze radosny kolega i od wejścia wk***ja ty swoją gadką. Ja swój pies widział, jak się masturbujesz i nie jesteś pewien, czy wasze relacje wróciły. No, ja pierdolę. No to prawie niechaj będzie. Twoje! Daliśmy 2 takie gówniane, myślałem, że będą śmieszne, stare, a w ogólnym rozrachunku i wydźwięku były totalnie nieśmieszne. Dobra, daj to ten sceptyczny memik. Kiedy otwierasz lodówkę i odkrywasz, że twój współlokator był tu pierwszy. Kiedy przyglądając się swojemu odbiciu, dochodzisz do wniosku, że narodziny to był gruby chłop. Kiedy twoje przyjaciółki dają sobie ślubne porady, a ty możesz doradzić, jak dać na tylnym siedzeniu. O kurde. Boże, widziałam wcześniej tą kartę, ona była, jest tak mocna. Mocna jest, fest. Pokażę wam coś tak, nie? Wyobraź sobie do tego mema, co był ten podpis, co piszesz do niej z samego rana, dzień dobry, słonko, a ona pisze do ciebie, siema, mordo. Czemu tego nie dajesz? A dobra, daję, to jest dobre. Kiedy widzisz, jak laska, z którą kręcisz na boku, zaczyna gadać z swoją dziewczyną. Średnie. Kiedy osoba, której się podkochujesz, wysyła ci urocze wiadomości, czy w kim jesteś i skąd masz Kiedy matka wydarła się na ciebie, opierdoła, teraz jest miła, jakby wszystko było cacy. Nie, no dobra, to zjadło. To zjadło. No. A ty nie pokazałam, tak wygląda. Kiedy według CV umiesz w arkusze kalkulacyjne, ale twoja wiedza w temacie kończy się po tym, jak włączasz Excela. To niezły mem. Kiedy wykładowca myśli, że teraz cię uwali, ale ty potrafisz bezwzględnie odpowiedzieć na jego pytanie. Kiedy całe życie ci się jebie, ale ty masz na to wyjebane. Nie no, to z tym wykładowcą najbardziej pasowało. I ostatnie już! Ostatnie, moi drodzy! Daj coś, co zmiecie wszystkich... Czy to jest taki... To chyba za czasów naszej klasy, co? Ale to jest, że on na przykład może pokazać ze szczęścia, czy nie? Chyba nie wygląda, jakby płakał ze szczęścia, stary. Ej, a może wybieramy później jednego mema losowo... A nie, to nie, kto wybrał. Że wybieramy jednego losowo i każdy sobie daje kartę i trochę wybierze najśmieszniejsze. Możemy tak robić. Kiedy odblokowujesz telefon ojca i widzisz mu dosyć sąsiadki, ja kiedy chłopak twojej młodszej siostry zabrał ją do Paryża, a twój chce zabrać cię co najwyżej do baru pod domem smutek. Kiedy mówisz dziecku, że czegoś nie może, więc idź do ojca już może. Pierwsze. To dosyć sąsiadki. O nie! To jednak coś innego. Chyba wygrywa. Dobra, niech będzie.
A, ty oceniasz, Peter. Ja oceniam? Właśnie, tak. A, oceniasz tak, kogo? Tak, bo ma ocenić. No tutaj? To nie, Marcin, to czytaj. Ja to ja, no, tak. Ale musisz, dobra, to on musisz widzieć mema. A ty musisz widzieć mema. Patrz na mema. I tak, kiedy po 2 miesiącach posuchy wreszcie zamoczyłeś. Nice. I ty karma wraca, bo twój ziomek podzielił ci gumki, ale to jego dziewczynie zrobiłeś dziecko. Oj, kiedy spotykasz kogoś, kogo troszkę stalkowałeś i nie wiesz, czy to dobry moment, by spytać, jak było na wakacjach w 2012. Kiedy twój facet już przeprosił, ale masz zanadto materiał na godzinną kłótnię. Mocna artyleria tu poszła. 2 miesiące posłuchy, karma, stalkowanie. Stalkowanie i zapytać o 2012 i kiedy... Słabe karty mieliście, w sumie nic mieliście nie siedzieć za bardzo. Jak to? Oj, oj. Musisz ja coś mówię mocna artyleria, a gość mówi słabe karty. Dobra, ostatni jest taki kij. Tą kłótnią w sensie? No. Naprawdę? Żal. Czy mi się wydaje, że jesteśmy już tak samo śmieszni? Dzięki, Peter! Dzięki, Peter! Nie, ty jesteś śmieszniejsza. Jak to? Nie, ja też a nie, też mam pieniądze. Ile masz? 9, a ty? 6. Ojej. Kurde, 9? Co tak dużo? Mega dużo. Dobra, moi drodzy, to było już na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dajcie znać, czy wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. I może by zrobić taką grę w formie ekipowej. Jeżeli chcesz to zrobić, powydrukować faktycznie foty, da się to zrobić, ale to wymaga dużo czasu, bo tych memów musi być trochę i odpowiedzi musi być dużo, nie? Wydaje mi się, że w ekipie jest dużo memów, które mogłyby się tutaj nadawać. Ale tutaj chyba każdy powinien dopisywać mem. Ale tutaj powinniśmy też... robić karteczek, tylko powinniśmy dopisywać. Tak. To może zostać. To może zostać. A, czyli to zostaje, ale a są memy na naszych nasze twarze, tak. Na przykład jest ślimak i jest na przykład, kiedy karma wraca, bo twój ziomek podzierają ci gumki, ale to jego dziewczyna jest minimalny. Albo na przykład może być zdjęcie Mateusza Trąbki, który do pistolecika patrzy, no, ale nie wiem z jakim podpisem. No i tak dalej, i tak dalej. To jeżeli pod tym filmem będzie 30 tysięcy łapek w górę, to robimy tą grę w wersji. Wycinamy filmu w różne śmieszne kadry, tak. Jak były memy i będą tutaj nasze twarze, sytuacje tak. Śmieszne i te odpowiedzi. Wydaje mi się, że to może być całkiem możliwe.